8 sierpnia podczas trwania Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu doszło do bardzo ważnej uroczystości, którą było oficjalne otwarcie Muzeum Kargula i Pawlaka. Obiekt po kapitalnym remoncie ruszył z początkiem tego roku. Dla mnie jako gospodarza tego obiektu, dzięki życzliwości pana burmistrza, który powierzył Lubomirskiemu Centrum Kultury pieczę nad tym całym pięknym obiektem, udało nam się stworzyć to muzeum, z którego jesteśmy bardzo dumni. Ciężka praca czasami daje rezultaty, ale w ogóle najczęściej daje rezultaty i to muzeum jest wynikiem ciężkiej pracy całej załogi Lubomirskiego Centrum Kultury, które w tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować. Wszystko było możliwe dzięki wytężonej pracy wielu osób, w tym m.in. dwójki koordynatorów. Pani Alicji Nawojczyk, bez której dzisiejszy festiwal naprawdę by się nie odbył. I dzisiejszy dzień stałby pod znakiem zapytania. I która jest koordynatorem projektu film. Oraz panu Michałowi Paterowi, który jest koordynatorem projektu Modernizacja Domu Kultury, rewitalizacja obiektu i wyposażenia. Ale cała załoga ciężko pracując przyczyniła się do tego, że państwo będziecie mogli zwiedzać przepiękne muzeum z piękną kolekcją strojów. Po uroczystym przecięciu wstęgi, której dokonali zaproszeni goście oraz burmistrz Lubomierza i starosta lwówecki, nastąpiło poświęcenie obiektu. Ksiądz proboszcz Erwin Jaworski złożył specjalne życzenia i powiedział kilka ważnych słów. I niech to miejsce będzie przepełnione życzliwością, radością i pokojem, którego z pewnością światu brakuje. A to nasze małe miejsce na ziemi, jakim jest Lubomierz, było i miejmy nadzieję zawsze będzie takim miejscem, do którego wszyscy będą chętnie chcieli wracać. A ten dom niech będzie częścią tego naszego dziedzictwa lubomirskiego. Niech dobry Bóg pobłogosławi też tę pracę wykonaną i tych, którzy będą w tym miejscu pracowali, bo to rzesza ludzi, których już tutaj dyrektor wymienia, niech im się tutaj też dobrze darzy, niech dobrze i bezpiecznie pracuje. Pozostaje nam więc jedynie zaprosić państwa do tego świetnego miejsca, które z pewnością przyniesie sporo radości.